Dzień dobry, Tomasz Chojnowski i gość dnia telewizji Wałbrzych, Kamil Zieliński, kandydat Prawa i Sprawiedliwości do Senatu. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu, dzień dobry Panie Redaktorze. Czy jest Pan największym przegranym tych wyborów? Ja myślę, że jestem dumny z tego, że rok temu obdarzyło mnie zaufaniem w pięciu powiatach tego okręgu wałbrzyskiego ponad 32 tysiące mieszkańców. Teraz ten wynik tylko na dwa powiaty, na Wałbrzyski i Świdnicki, to jest 50 tysięcy głosów, nie ma większego powodu do dumy, jak no, dla mnie historyczne i tak, tak wysokie poparcie, poparcie, poparcie społeczne. Ono nie wystarczyło na mandat senatorski, i tutaj w tym miejscu chciałbym podziękować zarówno Mirosławowi Lubińskiemu, ale też wygranej, czyli Agnieszce kołacz pani poseł, a za chwilę pani senator. Agnieszko, gratuluję ci, to była fajna walka. Myślę, że na wysokim poziomie kultury osobistej nie obrażaliśmy się, nie, nie było takiej walki w cudzysłowie wręcz przekonywaliśmy się na argumenty pani poseł wygrała. Gratuluję. Tak, Agnieszka Kowacz leszczyńska 50% poparcia w okręgu senackim. Tak. Pan 37, Mirosław Lubiński 13% poparcia. Czy Mirosław Lubiński panu zabrał te głosy? Nie, wydaje się, że pan senator, pan doktor reprezentował jakby to środowisko lewicowe i to jest chyba ten elektorat, którego ja bym nie wziął i nie, 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 nie wzięłaby w cudzysłowie oczywiście, mówię z tym wzięciem, pani poseł. Także wydaje się, że każdy ma część tego mandatu społecznego no mówię, no jeszcze raz, mogę, mogę powiedzieć, że no jestem dumny. Pięćdziesiąt tysięcy ludzi zagłosowało na Kamiazińskiego. To jest dla mnie jest coś niesamowitego. Też też mówię, taka duża determinacja, jak pan redaktor mnie zna, ja nigdy się nie, pozna, nie, nie poddaję, więc no, walczymy dalej. No, rozmawiałem z Mirosławem Lubiński, też mówi, że jest bardzo zado zadowolony ze swojego tak. wyniku no, dla niego to też i sukces, że to są przede wszystkim to... no, tak, głosy na tak, niego, a nie na tak, żadną partię. Tak, jako kandydat niezależny e, też warto tego wyniku e, pogratulować. Nie? A czy co jest dla pana największym zaskoczeniem w tych wyborach? No historyczny wynik ministra Michała Dworczyka z tego co, co widziałem przed chwilą to to na poziomie 50, 57 tysięcy głosów. No to jest tak. co, co też coś, coś niesamowitego. No i sam historyczny wynik Prawa i Sprawiedliwości, który jest dowodem na to, że Polacy nam zaufali, że to co przez 4 lata realizowaliśmy z, nie musieliśmy nic obiecywać tak naprawdę. Pokazaliśmy nowy program, nową strategię. Kolejne inwestycje. Zaproponowaliśmy, że w niedługim czasie, tak, w tych studniach, kolejne wymierne efekty realizacji naszej polityki. No i ten duży mandat społeczny, historyczne zwycięstwo Prawa i Sprawiedliwości, no to napawa dumą, to, to cieszy. Natomiast faktycznie, interesujące jest to, że ta scena polityczna nam się trochę rozciągnęła, bo jest konfederacja, Zaskakująco jak dla mnie PSL. No i tak naprawdę znako no i bardzo znakomita Znakomita Powrót i powrót lewicy do, powrót, do parlamentu. Powrót lewicy, no i znakomita klęska koalicji obywatelskiej. No, niemniej jednak, no, scena polityczna jest ciekawa z punktu widzenia takiego socjologicznego, tak? no, lewica wróciła w nowej odsłonie cieszy to, że mamy zdolność do rządzenia samodzielnie, natomiast cieszy też to, że być może ta druga strona opozycyjna, bo ja powiem tak... No ale w tak, Senacie akurat będzie ciężko teraz PiSowi. No, mimo, że ta, ta większość jest taka na granicy. No na granicy, natomiast no większość jest większością. Natomiast jedną chciałem rzecz dokończyć. Zawsze mobilizuje głos przeciwnika. Nie? Czyli w sytuacji takiej, w której w Sejmie... Już nie jest tak ten układ spolaryzowany, czyli tych ludzi na poziomie opozycji, tych frakcji opozycyjnych będziemy mieć więcej, no to myślę, że też być może więcej będzie atrakcyjnych propozycji, czy kontrpropozycji, tak? Czy, czy, czy takiej pozytywnej krytyki, no. Na tym powinna się opierać e, polityka. Nam się to w przypadku Wabrzycha, w przypadku kandydatów do Senatu udało. Przekonywaliśmy ludzi różnymi e, argumentami i udało się nie pokłócić. Udało się e, doprowadzić do sytuacji takiej, w której zarówno z, z panią poseł, z, z panem doktorem, spotykamy się, uściśniemy sobie dłoń, czy, czy, czy wypijemy kawę w fajnej, jakby koleżeńskiej tak, atmosferze z poszanowaniem odmienności o charakterze nie wiem, ideologicznym czy, czy politycznym. To jest, to, to jest, to jest fajne. Nie? To, to Mieszkamy w jednym miejscu. Autoryzujemy swój program, organizację, do której należymy, czy poglądy, które reprezentujemy swoją twarzą. Ludzie nas znają no i kredytują nas tym mandatem zaufania. Agnieszka, ja czy Mirek dostaliśmy te mandaty z zaufania według ilości głosów, które nam powierzyli mieszkańcy Wobrzycha, Świdnicy i gmin ościennych przy urnach i to jest ważne, to jest fajne w polityce i tak naprawdę mówię, to mobilizuje do, do działania. A jaki pomysł polityczny ma na siebie Kamil Zieliński teraz po A ja wyborach muszę parlamentarnych? Że całą nockę, panie redaktorze, nie przespałem dzisiaj rano. Byłem w pracy, teraz jestem u pana redaktora. Chciałbym z rodziną w spokoju siąść, wypić kawę, zjeść obiad i, i proszę mi dać chwilę na, na, na zastanowienie się. Ale 50 tysięcy wyborców czeka na tą odpowiedź. No tak, tak, no tak, no tak. Natomiast myślę, że jak zaufało mi, co jeszcze kawałek czasu mi podarują, żebym mógł sprecyzować, jakby moje funkcjonowanie w tym środowisku społecznym, politycznym czy gospodarczym. Dziękuję bardzo. Kamil Zieliński, kandydat Prawa i Sprawiedliwości do Senatu. Ze świetnym wynikiem 50 tysięcy głosów, ale bez mandatu. Był dziś gościem Dnia Telewizji Wałbrzych. Dziękuję bardzo. Tomasz Chojnowski. Ja bardzo dziękuję Państwu za każdy głos oddany na Prawo i Sprawiedliwość oraz na mnie osobiście. Jestem zobowiązany i zaszczycony. Dziękuję Panie Redaktorze. Dziękuję.